Witam serdecznie. Ryszard Borowiecki, 5 stycznia 2024 rok. Ku pamięci. Dualizm. I ta kwestia, którą tutaj jedna z youtuberek poruszyła, bardzo mądrze. Ale to by trzeba było rozpocząć od tych dwóch braci. Jeden drugiego zabił. Właśnie dlaczego? Dlatego, że taka jest nasza natura. Ta natura jest wręcz chyba nie do wyrugowania. Jeżeli przyglądamy się temu z bliska, byśmy mogli powiedzieć, że to się uda. Ale czy się uda naprawić to, co jest nienaprawialne? Przyroda jest taka. Przyroda jest niemiłosierna. Przyroda nie zna granic dobra i zła. Teraz, jeżeli przyglądamy się temu wszystkiemu, tym zjawiskom, to my w tych zjawiskach mamy najbardziej humanistyczne poczucie świadomości. Ale pomiędzy złem a dobrem, kiedy jest dobro? Kiedy jest zło? A w dodatku, kiedy zło jest dobrem, a kiedy dobro jest złem? Ja to bardzo często tłumaczę na swoich wykładach, dlatego żeby pojąć jeszcze jedną rzecz. Nie równowagę, tylko w momencie, kiedy mamy interpretację, wybór tego mniejszego zła. Bo my kierujemy się ogólnie złem. Każdy ruch nasz jest w gruncie rzeczy zły. Mamy demokrację. Czy ona jest dobra? Pamiętasz, jak ten człowiek, który założył demokrację, ten, który stworzył demokrację, musiał umrzeć. Tylko dlatego, że jego żona tam o coś oskarżyła. Życie takie jest. Popatrz sobie na tych ludzi, którzy są wielcy. Czy mają tak słodkie życie? Teraz popatrz sobie na tych ludzi, którzy są, po prostu gdzieś tam sobie żyją. Czasami o dwa palce się kłócą z ziemi. Mamy samych swoich. Film. To jest bardzo ciężki temat, jeżeli patrzymy na właśnie tą tutaj genetyczną historię tego, a w dodatku wewnętrznie, czy się nie kłócisz sama z sobą, czy sam z sobą. Jak się nie kłócisz, nie uwierzę w to. Nie wierzę w to, że nie. Jeszcze tym bardziej, kiedy są planety ustawione, które to dają dosłownie. To jest jedna z pierwszych interpretacji, jeżeli jest taka sytuacja. Jeżeli nie masz, to masz inny konflikt. Każdy ma jakiś konflikt wewnętrzny z sobą. Nie musi mieć. To dojdzie do tego, ponieważ przechodzisz przez tak zwane progresje. I w tych progresjach musi się dotknąć to. To nie ma tak, że jesteśmy wolni od wszystkiego. Mamy szczęście tylko przez pewien okres w życiu. Nie ma tak, że jesteśmy cały czas szczęśliwi. Czy uważasz, że ci milionerzy, najbogatsi ludzie, nie mają konfliktów, nie mają kłopotów? Nie mają trosk? Nawet zwierzęta płaczą. Moja suczka akurat wtedy strasznie płakała. Zaraziła się parwowirozą. Chciała żyć, bo miała dla kogo? Dla nas. Oprócz tego ta moja staffordka, która to był kundelek, ten piesek. A
ta, która płakała, ta suczka. Ale ten Staffordzik, American Stafford Terrier, schował się pod poduszki i chciał tak umrzeć. Czy chcesz ma naturę taką, że chce się gdzieś schować, ale już pod koniec życia? Zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo niebezpieczna. Że my mamy w naturze, uważamy, że to jest dobro. Tylko przyjrzyj się dokładnie, czy jest to dobro. Jest to w rzeczywistości zło. Jeżeli przyglądamy się takim akcjom, to więcej tego zła jest. I astrologia też się składa wyłącznie tylko z tych planet negatywnych. Nie ma planety pozytywnej. Zbiór tych planet, tych negatywnych rzeczy wytwarzają, że jest to plus. Stwarzają dla nas. Jest to dziwne to, co mówię, bo ktoś powie, ale co ci szkodzi księżyc? Nic nie szkodzi. Tylko wyobraźnia ta księżycowa może doprowadzić do zawału, do choroby psychicznej. Te osoby, które nie wierzą, czy były kiedykolwiek w takiej absolutnej ciszy? Można zwariować. Byłem. Akurat byłem w takim pomieszczeniu, gdzie była absolutna cisza. Chcesz to słońce? To słońce, to radość, to o księżycu mówiliśmy, ale o słońcu, radość, słońce. Zobacz na pustyni. Chcesz dalej iść? Merkury? Merkury, jak ci przyniesie słowo odpowiednie, albo jeżeli rządzi układem nerwowym, to jest tylko jeden moment, żeby się sparaliżować. Lub też po prostu unicestwić. Wenus? Przypomnij sobie, jak kochanków traktowała. I tak każdą planetę możemy osądzić. Czy Wenus, planeta miłości, czy miłość jest piękna? To jest problem odwieczny. Romeo i Julia, jak skończyli? Chcesz więcej? Przeczytaj, cała literatura jest o miłości. Prawie co drugi film jest happy end. Nawet czasami jest nakaz, żeby filmy się pięknie kończyły. Jeden z największych dualizmów jest rodzina. On i ona. Oni razem mają dzieci. Czy te dzieci są szczęściem? Kiedy? Kiedy ci się urodzi niepełnosprawne dziecko? Czy przestajesz kochać? Czy jeszcze bardziej kochasz? Co się dzieje, jak ty odchodzisz, a to dziecko zostaje? Tak jak niedawno koleżanka nasza odeszła. Wcześniej jej córka zostawiła syna w takiej sytuacji. Jeżeli jesteś przy tym, to serce ci pęka, nie wiesz, co robić. Jak pomóc? Tylko modlitwą. Czy modlitwa może pomóc? Spróbuj się nie modlić. To się dowiesz. Znam takich, którzy się nie modlili. Pamiętam dokładnie wizytę Jana Pawła na Kubie. Spotkanie z Fidelem Castro. Nie chcę teraz opowiadać o przygodach, z układach na Kubie, ale to nie wyglądało tak, jak byśmy patrzyli te z punktu widzenia na przykład chociażby rosyjskiego.
A weź zobacz, co się dzieje za granicą. Weź zobacz, co się dzieje tam, gdzieś daleko, na Bliskim Wschodzie. Wychodzisz z kościoła i giniesz. A są to nasi starsi bracia. Smutne. To jest właśnie to. Te dwie osobowości, dwie osobowości w jednej osobowości. Świat zwariował, świat oszalał, nic podobnego. Taki jest, taki będzie i dopóki nie przestaniemy o pewnych rzeczach myśleć. Oczywiście, że w tej chwili jest ta teoria, wiesz, zbędnych ludzi, czyli chce się wyeliminować ludzi, zniszczyć. Dzisiaj oglądałem program o odzieży. Odzież nas niszczy. Koszule na najlon. Oprócz tego jeszcze jakieś inne rzeczy, które są, nawet bawełna, która jest naturalna, jest farbowana farbą, która już jest automatycznie szkodliwa. W nas wchodzi. Pamiętasz, kiedyś były gazety, które miały ołów w sobie, ponieważ czcionka była ołowiowa. Jeszcze w dodatku pakowało się mięso w tą gazetę, albo na przykład chociażby słodycze. Cukierki w tytkę, tak, skręcane. Osoby starsze pamiętają. To się bierze coś takiego jak rożek. Robi się taki rożek, wsypuje się cukierki. Ja jeszcze pamiętam, jak w sklepie Wedla tak pakowano. I dzisiaj się też tak pakuje właściwie dzieciom. Też takie wielkie rogi, ale one już są przygotowane. Ale weź zobacz, ten papier chlorujemy, tam jeszcze coś nakładamy, jakieś tworzywa. W dodatku jeszcze nie ma badań. To, co ten człowiek mówi o tej odzieży, z czym się całkowicie zgadzam, że pewne kolory nastrują, pewne barwy, uczulenia. Zresztą bardzo dużo osób jest uczulone. Nie może nosić syntetyków, tylko nosi lnianę, czy jeszcze bawełniana. A w dodatku w tej bawełnie też może wystąpić i zwalamy to na nitkę, czy na coś, a to nie jest to. I teraz weź zwróć uwagę, że w tym momencie, jak dualistycznie podchodzimy, trujemy się sami siebie. Weź zwróć uwagę, mleko kiedyś było w butelkach szklanych, dzisiaj jest w plastikowych, w dodatku jeszcze jakieś tam foliach. Dołóż do tego jeszcze, tam jeszcze inne rzeczy, albo to mleko UV, które nigdy się nie zsiądzie, tylko się ześmiergnie. No to jest przerażające, wiesz, mleko, które się nie zsiada. Ja pamiętam, kiedy były burze i już ścięte mleko schodziło z wymion krowy. I trzeba było szybko, że pamiętam, jak mieszkaliśmy na wsi, trzeba było, wszyscy biegli, obojętnie, czy moi rodzice jako lekarze pracujący biegli spędzać krowy i otwierać obory i szybko przygotować gospodyni od razu z wiadrem, żeby krowy nie cierpiały. Ale to było wspaniałe życie, wiesz. Pamiętam to, to były niesamowite chwile. Czy chciałbym je przeżyć? Przeżywam je prawie codziennie, bo w innej formie, ale przeżywam. Wolałbym jednak w tej naturalnej formie, tę walką z naturą, a nie z fizyką życia. Dzisiaj walczymy o fizykę życia, po to, żeby istnieć. A wtedy, żeby zjeść coś, żeby było dobre, żeby było lepsze. Dzisiaj walczymy z tym, że walczymy z drugim człowiekiem, bo on się nie zgadza na coś, czy kombinuje, żeby nam zrobić lepiej, bo będziemy bardziej szczęśliwi, będziemy w ekstraklasie, czyli nic nie mieli i nie będziemy się martwić o nic. To jest proste, tylko tak nie jest. Jeżeli człowiek coś posiada, to chce go mieć coraz więcej. Dochodzi do pewnego pułapu i zaczyna rozdawać to. Zaczyna się dzielić z innymi ludźmi, bo zauważa, że niektórzy nie mają. I to jest właśnie to dojście, do którego my dochodzimy, do tak zwanego dekalogu. Jak
mówimy Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Wtedy też wybaczamy. To jest właśnie to wybaczenie. I cały czas powtarzamy to trzykrotnie, czterokrotnie, pięciokrotnie i ciągle jesteśmy w tym samym stanie. Śmieszne to astrologia, a tutaj religia. No, ale taka jest prawda, duchowość jest nieodłączna. Czy Mikołaj Kopernik, czy Heweliusz, to wszystko byli kanonice. I wszyscy oni się zajmowali astrologią. Święty Tomasz z Akwinu, przecież jest jego książka. Jutro jest wspaniały dzień. Trzech Króli. I to jest właśnie to wszystko, co jest najważniejsze. Najważniejszą rzeczą jest wyrównać według własnego sumienia, czyli według tego dekalogu, który jeden mamy w głowie, który żeśmy sobie wyrobili, czy wyrobili nam genetycznie dziadkowie, historia, czy też ten dekalog, który my sobie sami stworzymy, co jest najgorszą rzeczą, kiedy my stwarzamy własny dekalog i ten dekalog nie jest upubliczniony, bo jeżeli on jest, to mamy to, co zrobił Pan z krótkim wąsikiem. On stworzył taki dekalog, stworzył nową religię oczywiście, stworzył nawet nowy kościół narodowy. Od niego powstały te kościoły narodowe, który u nas też jest do tej pory ten kościół narodowy polski. Kościół narodowy jest taki. To nie jest dobre, z jednej strony dobre, dlatego że jest kościołem narodowym, ale z drugiej strony to nie jest kościół ten, który niesie właśnie ten, to braterstwo. Jest mnie to obojętne, czy będzie tutaj siedział człowiek o jasnych oczach, czy będzie o ciemnych oczach. Modlimy się razem. Nie mówię o ekumenie, mówię o tym jednym, o wyznawaniu tego największego, którego jutro będziemy odkrywać poprzez tych trzech króli. Czy trzech, ale to jutro. A w tej chwili po prostu zastanówmy się nad tym właśnie dwubiegunowością naszego umysłu i obyśmy nie wpadli w ten właśnie tutaj dziwny konflikt, tylko walczyli z sobą, ze swoimi jakimiś takimi sytuacjami, które są zupełnie rozbiegane, bo potem będziemy musieli uwzględnić jakieś dziwne historie. Czasami nam się wydaje, tak tutaj youtuberka napisała, że właśnie w domu jest inny, tam jest inny. Większość znaków tych dualnych. Baran jest jeden, ale byk już nie zupełnie jest jeden, ale w założeniu jest jeden. On nie ma tych problemów, ale bliźnięta są dwa. Potem mamy raka. Rak jest jeden. Lew jest jeden. Panna jest jedna. Ale waga to jest jarzmo, to jest zespół. To, co narysowane jest, ta waga to jest jarzmo, czyli partnerstwo. Skorpion jest jeden. Ale strzelec, pół koń, pół człowiek, takie niedopowiedzenie. Potem mamy koziorożca, ale mamy, po koziorożcu mamy wodnika, taka dwufala, czyli też dwoje. I potem mamy ryby, też dwoje. Dwie ryby są. Więc widzicie, tutaj nawet w znakach jest dualizm. Jak się przyjrzycie dokładnie, zanalizujecie ci, którzy się będą uczyć astrologii, czy chcą się uczyć, czy uczą się, niech przyjrzą się dokładnie tym znakom. Niech sobie popatrzą.
który jest układ. I niech popatrzą sobie jeszcze na jedno, na jasne i ciemne strony znaku. Niech popatrzą sobie na dwa bieguny znaku. Niech go określą w dwadasamsach. I wtedy będą mieli pełną jasność. Niech sobie przyjmą pewne słowo i przejdą przez cały zodiak. Jakiejkolwiek. Może być to przedmiot nawet. Może być to czynność. Jak czynność wygląda w skorpionie, jak wygląda w bliźniętach, a jak wygląda w baranie. To jest dopiero prawdziwa astrologia i to jest dopiero królestwo wiedzy, a nie to, co czytacie sobie w książkach. W tych książkach to można napisać wszystko, co się chce, ale zagrać tym już jest trudniej. A dlaczego nie ma takich książek? No po co? Przecież my tego uczymy, a jeżeli uczymy, to uczymy tylko nielicznych. Czy nielicznych? Nie, bo prawdy? Nie. Przecież to jest nasza prawda wewnętrzna. Tylko musimy ją usystematyzować i umieć ją przenieść w tą historię. A jeżeli mamy planety, jeżeli mamy sektory, czy domy, czy znaki, to już mamy prawie wszystko. Ktoś powie, no ale pan nie powiedział o aspektach. Ale po co pan mówić o aspektach? W jakich aspektach? Których? Jeżeli mam pusty dom, nie mam nic tam i mam znak, ile mogę o tym mówić? Tam nic nie ma? Można godzinami opowiadać o takiej rzeczy, kilometrami. Przypuśćmy, że najprostsza rzecz będzie władca tego znaku gdzieś w przestrzeni. On już buduje aspekt. I aspektów nie ma, się tworzą. Ale są wyższe oktawy, niższe, tak? Merkury, Uran. I już wiemy, gdzie jest Uran. Jak tworzy Uran. Jest współwładcą danego odcinka, danego znaku. Tego jest naprawdę dużo. Jeżeli chcemy, to możemy o tym, i to jest ten wycinek, który nas akurat interesuje. Czy jesteśmy zdrowi, czy też nie. Czy dobrze myślimy, czy mamy konflikt teraz myślenia. Mamy problem. Oczywiście, że są społeczne problemy, są całe globalne problemy, które wyznacza chociażby Pluton, Neptun. Te ciężkie planety. I one robią te konflikty. Teraz jest ten okres, kiedy właśnie jesteśmy naprzeciwko epoki lwa. A byliśmy w pannie. Bo jesteśmy w rybach, tak? Czyli naprzeciwko rybie jest panna. Dlatego też ta zabawa medyczna. To Yang Ying, które mówiłem, populacji. Niektórzy tego nie pojmują, nie rozumią, są zafascynowani, no jeżeli jesteście zafascynowani literaturą TV któregoś tam, to nigdy nie zrozumiecie astrologii. Nie zrozumiecie podstawowych zasad. Nie zrozumiecie żadnego wiersza. Nie zrozumiecie nawet, że można przenieść się i istnieć w innym świecie. Kłania się 13 piętro. Taki film. Zapraszam.
Po co oglądać Matrix? Matrix nie daje, Matrix nie daje wyjścia, a w 13 piętrze mamy wyjście i zrozumienie jeszcze jednej rzeczy, że możemy żyć w różnych przestrzeniach. Kiedy są przestrzenia? No właśnie są. To, co mówiłem wczoraj, przedwczoraj, jeszcze wcześniej, że jeżeli usiądziemy na tym, w tym punkcie, wtedy ten punkt nas uczy działania. Ten punkt otwiera przed nami to, że nie wchodzimy, nie wpadamy w te same dołki, które sobie sami kopiemy. A o tych dołkach to się nie da opowiedzieć. To trzeba usłyszeć od ludzi, kiedy będzie program, kiedy będziemy rozmawiać, kiedy będę mówił o tych dołkach. Będziecie słyszeć, jak pięknie się wpada samemu, na własną prośbę. To nie jest tak, że możemy sobie wybrać, czy chcemy, czy nie chcemy. Znając astrologię, możemy to ominąć, tylko czy warto? Czasami warto wejść z premedytacją, bo to dlaczego? Dlatego, że wiemy, to już inaczej to przyjmujemy. Jeżeli inaczej przyjmujemy, inaczej funkcjonujemy. To jest najważniejsza rzecz, żeby nauczyć się funkcjonować w tej przestrzeni, w tym dualizmie myśli. Czy źle zrobiłem, czy dobrze? Czy dobrze, że kupiłem tą koszulę, czy źle zrobiłem, że kupiłem tą koszulę? A może ta koszula się wstąpi? Problem tylko koszuli. A jeżeli jest to dom, a jeżeli jest to kredyt, a jeżeli jest to ślub, a jeżeli jest to decyzja o powstaniu nowego członka rodziny? Jak to wygląda wtedy? Jaka jest ta zabawa? To są problemy przede wszystkim. Te problemy są wszystkie ujęte w koziorożcu. Właśnie koziorożec zawsze walczy o to. Teraz ktoś powie, no ale wie pan, ja mam koziorożca gdzieś tam. Tak, ale sektor nasz ciągle w tym samym miejscu. I to jest problem tego miejsca. Plus tego koziorożca, w którym masz miejsce. I jak on wygląda w stosunku do tego miejsca. I gdzie jest planeta Saturn. A jeżeli masz ten sektor dziesiąty jakimś znakiem, to też ta planeta gdzieś jest. I to wszystko się razem łączy. Jak to łączysz, co zrobisz? A jeżeli weźmiesz te wyższe i niższe oktawy w zależności, tak? Bo masz Neptuna na przykład i Wenus i wtedy się bawisz. Wtedy patrzysz, ale Wenus jest właścicielem dwóch znaków i wtedy masz jeszcze dołożenie. A jeżeli tam jest Merkury, znowuż masz te dwa znaki. I wtedy świetna zabawa. To jest dopiero rozwój. To jest dopiero to sygnalizowanie, gdzie jesteś, kim jesteś, do czego zmierzasz i co chcesz się dowiedzieć. Wszystko jest zapisane. Ktoś powie, no tak, ale jak jest zapisane, to można by to wrzucić w komputer. No nie. Dlatego, że nie wrzucisz pewnych rzeczy, które są. Pewne, że faktem, że powstała taka, nie wiem, czy to fotokomórka, czy inaczej, że z wyglądu ocenia nas, kim jesteśmy. Taką komórkę podłączono, taki system podłączono dokładnie w Afryce. To, co ja wiem, to w Kongo. Ty wchodzisz na lotnisko, już wiedzą, kim jesteś, czy jesteś lekarzem, czy jesteś inżynierem, czy jesteś tam jeszcze kimś. Z wyglądu. Wyobrażacie sobie? Bez żadnej astrologii? Czy jest w tym astrologia? Jasne, że jest. Kiedyś zrobimy sobie. Ci, którzy śledzą, to już wiedzą, o co chodzi. Ale pewne rzeczy są związane z astrologią. I całe życie jest związane z astrologią. I cała filozofia jest związana z astrologią.
interesujące. Jeżeli tylko założą i teraz zobaczy, na ulicy jest jakaś kamerka, już wiedzą, kim jesteś. Z wyglądu, tylko z wyglądu. Jak to? Na twarzy wyrysowana wiedza? Czyżby? A skąd wiecie, że to jest aktor? Skąd wiecie, że to jest matematyk? Skąd wiecie, że to jest informatyk? Skąd wiecie, że to jest robotnik? Skąd wiecie, że to jest rolnik? A ten to ma sat, a ten to, jak mieszkać już tutaj na tej wsi? A ten hoduje konie, a ten hoduje świnie, a ten hoduje byki. Skąd wiecie? Bo ktoś wam powiedział, czy z wyglądu? Po czym poznajecie Czecha, po czym poznajecie Polaka, po czym poznajecie Rosjanina? Albo na przykład Włocha, czy Hiszpa, po czym? Wszyscy mogą być blondynami, mieć niebieskie oczy, a jednak rozpoznajecie skąd, po czym? Zastanówcie się nad tym. I nad tym dualizmem też. Zobaczcie, jaki dualizm jest w Niemczech, jaki dualizm jest w Czechach, jaki dualizm jest w Rosji. Jak wygląda dualizm nasz, narodowy. Popatrzcie sobie, pobawcie się w to. Dopiero wtedy zrozumiecie to wszystko i w pewnym momencie wam zaczną skowronki śpiewać. Albo kanarek w klatce. Oby nie. Chociaż kanarki lubią być w klatce. Nie wiem, kanarka. Bardzo smutno odszedł, ale miał swoje lata. I marzę o kanarku. Mieć w kanarka w klatce, ale nie mam warunków ku temu, bo jednak trzeba się zajmować tym. Ale ten śpiew jest niesamowity. Są jeszcze inne ptaki, które śpiewają. Ale wiem o tym, że ten kanark, jeżeli się urodził w tej klatce, on chce przeżyć tylko w klatce. Mój kanarek wracał zawsze do klatki. Miał zawsze otwartą klatkę. Nawet był otwarty okno. Nie bałem się, żeby leci. Siadał na parapecie, przyglądał się. I wracał do klatki. Śmieszne. Ale widziałem też papugę, kiedy była nad morzem i chodziła sobie po plaży za właścicielem, jak pies. Tak też można. Popatrzcie, jak to jest. To zwierzę zawierza nam. Czy w nim jest ten dualizm, czy go nie ma. A nie rozważajmy tego, nieważne, bo zabrniemy w ślepą uliczkę, nie ma sensu. Chodzi tylko o to, żebyśmy po prostu za każdym razem mieli ten wybór bardziej szlachetny i do tego służy właśnie królewska wiedza. Tak jest łatwiej. Do zobaczenia z Bogiem. Do jutra, a jutro już wspaniały dzień. Jaki? Do zobaczenia.